Przyjrzyjmy się jeszcze raz dokładnie, jak brzmi przesłanie Stanisława. W imieniu Boga, który jest miłością, dla ciebie, który jesteś niewierzący. Spróbujmy to jakoś podsumować. Jesteś z natury zły i głupi. No w rozumieniu psalmu 14 oczywiście, ale jesteś głupi. Z własnej winy jesteś zatwardziałym kłamcą, pysznym niewdzięcznikiem i hipokrytą. Twoje czyny są moralnie bezwartościowe, a twoje poglądy są absurdalne. W głębi serca ty wiesz, że mam rację, ale nie chcesz tego przyznać, ponieważ jesteś zły, kochasz zło i chcesz czynić dalej zło. Taka jest obiektywna prawda o tobie. Jeśli nie uznasz, jaki jesteś zły i głupi, Bóg sprawiedliwie wtrąci cię do piekła. Ale możesz uniknąć straszliwych wiecznych tortur, na które zasługujesz. Przestań się buntować i proś Boga o przebaczenie. Proś Boga o przebaczenie za to, jaki jesteś ze swojej natury. Ty wiesz, że twój upór jest absurdalny i zły. Przyznaj się, przyznaj się, przyznaj się, bo jak nie, to ja tylko ostrzegam, że istnieje piekło. Proszę Państwa, czy wyobrażacie sobie Państwo tego rodzaju komunikat, tego rodzaju sposób mówienia w jakiejkolwiek innej sferze relacji między ludźmi? Czy w codziennym życiu pozwolilibyście Państwo komukolwiek do siebie mówić w ten sposób? Czy gdyby wiara w Boga mogła być po prostu rezultatem dowodów logicznych albo odkryć naukowych, czy chrześcijanie posuwaliby się do poniżania cię, grożenia ci i jeszcze pozorowali to na troskę? Nie wydaje mi się. Chrześcijaństwo, wezwanie do wiary chrześcijańskie nie jest logiczną argumentacją, nie jest analizą dowodów, jest szantażem. Jest szantażem emocjonalnym, jest szantażem fizycznym, jest szantażem moralnym.